To bardzo wielka radość gościć znowu we wspólnocie po jakimś czasie, bo pewnie parę miesięcy temu, tak, też tutaj się znajdowałem, także jestem już starym, dobrym przyjacielem wspólnoty. Zacznę od uwagi, która mogłaby się wydawać komuś czysto techniczną, ale zobaczymy, że potem nam się jeszcze przyda. Otóż, ponieważ dzisiaj przyjechałem tutaj nie tak całkiem prosto, tylko jeszcze tam robiłem objazd różnych miejsc, myślałem, że zdążę jeszcze do siebie, do domu, po księgę Biblii, no ale nie zdążyłem. Także przyjechałem w ostatniej chwili i dlatego wniosłem tę Ewangelię. O, tu mi przedstawił, żebym sobie tam czytał na krzesełku z telefonu komórkowego. Oczywiście w takiej wersji, że to się robi, bo no, się zapomniało, nie ma gdzieś tam na wyjeździe, w podróży, jakaś sytuacja awaryjna, to oczywiście jak najbardziej ten techniczny przedmiot nam pomaga, ale na dłuższą metę to nie jest dobry pomysł. A z jakiego powodu? Otóż w telefonie komórkowym tekst biblijny pokazuje się jako słowo abstrakcyjne. To jest słowo, ono nie ma historii, ono nie ma konsekwencji, ono się pojawia jako abstrakcyjny tekst. A jest ogromna różnica, czy tekst jest słowem zakorzenionym, czy słowem abstrakcyjnym. Gdybyśmy znaleźli gdzieś w gazecie fragment, który mówi, Pismo Święte jest skarbem, no to jest słowo abstrakcyjne. No, kto to powiedział, komu powiedział, no, nie wiadomo. To jest jakaś taka teza. Ale jeżeli widzimy kogoś, kogo znamy i cenimy, jak Wiesia, i on to mówi, Pismo Święte jest skarbem, tak powiedział dzisiaj, to słowo ma historię, wszystkie nasze momenty znajomości z Wiesiem. I to słowo ma swoje konsekwencje, bo będziemy sobie przypominali za tydzień, za miesiąc, za pół roku, za rok. Widzimy? Tekst sam w sobie może być dużo słabszy, jeżeli nie jest zakorzeniony w osobie. I to samo dotyczy Pisma Świętego. Tekst w księdze jest zakorzeniony. Kiedy tu leży, akurat tak położyłem specjalnie przed sobą tą samą Ewangelię w księdze i tą samą Ewangelię w telefonie komórkowym. Ponieważ nie jesteśmy wyabstrahowanymi z materii aniołami, tylko ludźmi, którzy mają oczy, uszy, pamięć, ręce, mogę dotknąć tej księgi, mogę zobaczyć, ile w Słowie Bożym przed nią zostało napisane. Mogę dotknąć i zobaczyć, jakie konsekwencje wynikną z tej przypowieści. To jest ogromna różnica. Dlatego bardzo zachęcam, żeby korzystać ze Słowa Bożego w postaci księgi i wtedy, kiedy mogę, najczęściej tak właśnie robię. Oczywiście, jeżeli jest jakaś sytuacja, to może być i ten przedmiot, ale byśmy nie pomyśleli, że on jest w jakimś sensie lepszy. Lepszy, bo tam łatwiej znaleźć. A tu trzeba kartkować, czasami się pomylimy, szczególnie jakaś księga mniej znana, może Habakuka albo Ozeasza, gdzie ona właściwie jest, może do spisu treści trzeba zaglądać, to tutaj od razu nam się pokaże. To z wymienionych przed chwilą powodów nie byłoby dobrze, gdybyśmy zrezygnowali z księgi i prawdę mówiąc, chrześcijanie już w starożytności Pismo Święte, bo oczywiście mogło też być w zwojach, tak raczej w synagogach używano, w takich rulonach, prawda? Rulon też oczywiście ma to, co przed i to, co po. Chrześcijanie raczej cieli Pismo Święte na kawałki i zszywali w takie strony, stronice, jakie my mamy. O, także to była prawdziwa księga, czy to w rulonie, czy to do kartkowania. To taka uwaga wstępna. Zaraz zobaczymy, dlaczego ona nam się przyda. Dlatego, że pomyślałem sobie, że tej przypowieści dzisiejszej ja bym nie rozumiał tak, jak ją dzisiaj rozumiem, gdyby nie to, co
nawet wczoraj, przedwczoraj wyczytałem w księdze Samuela i to, co jakoś tak chodzi mi po głowie, mam ciągle w myśli o dziejach apostolskich. Ten historia Samuela należy do tła tej księgi. Historia Samuela to jest to uczony w piśmie, który wydobywa rzeczy stare. Także z księgi Samuela. A dzieje apostolskie to jest ten uczony w piśmie, który stał się uczniem królestwa i wydobywa rzeczy nowe. O, to po takim wstępie, troszkę technicznym, o księgach i o takich, o ekranach elektronicznych, możemy już przejść bezpośrednio do tej przypowieści. Wyobraźmy sobie, że przychodzi ktoś, kto nie zna chrześcijaństwa i słucha takiej przypowieści. Jakiś człowiek, no właśnie, nie wiem, ateista, gdzieś przyjechał z Korei Północnej. No, słyszy taką historię, że siedli uczniowie i mędrzec powiedział im, że podobnie jak nad jeziorem rybacy łowią ryby, a potem patrzą, która jest lepsza do konsumpcji. No to ją zabierają, a tą gorszą wyrzucają. Podobnie będzie przy końcu świata. To takiemu przybyszowi, który nie zna w ogóle chrześcijaństwa, taka opowieść może się wydawać w ogóle trywialna. No to co to za mędrzec? No to tak robią rybacy, ale czy z tego tak strasznie dużo wynika? A jednak pamiętajmy, że Ewangelie przybrały taką postać spisaną 20-30 lat po tych wydarzeniach. To właśnie są te słowa i czyny, które apostołowie uznali, że każdy musi znać. Każdy musi to znać. Pamiętamy, jak święty Paweł trafił do więzienia, tam strażnik, myśląc, że więźniowie uciekli, chciał się zabić. Paweł zawołał, nie rób sobie złego, wszyscy tu jesteśmy. Strażnik poruszony tą postawą Pawła wziął go ze sobą do domu i Paweł opowiedział mu słowo Pana. Słowo Pana. To są właśnie słowa Pana. To Paweł między innymi takie rzeczy mówił. Aha. Czyli jest jakiś bardzo szczególny powód, że może w roku 60, a może w roku 63, tak co do roku dokładnie nie wiemy, kiedy już postawili ostatnie kropki nad i przy spisywaniu tej Ewangelii, uznali, że to jest rzecz, którą każdy musi znać, żeby wiedzieć, jaki jest Boży plan. I pierwsza rzecz, która tu jest absolutnie kluczowa, to Królestwo Boże. Dzisiaj Królestwo Boże wydaje się wielu chrześcijanom, wielu katolikom tematem trochę ezoterycznym. To jest taki temat dla biblistów. Królestwo Boże to jest coś, o czym bibliści piszą książki. No ale normalny wierzący to musi tak się strasznie tym Królestwem Bożym interesować. Drugi rewir, w którym występuje Królestwo Boże, to są nasi mili znajomi, Świadkowie Jehowy. To oni mówią o Królestwie Bożym. Ale my chyba nie. Otóż dlatego musimy mieć księgę. Dlatego musimy wiedzieć, co dalej z tego wynikło. Pan Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. Tak to jest napisane. Tak jest napisane na początku Ewangelii Mateusza. Głosił Ewangelię o Królestwie. A na końcu Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, że aż do końca świata i na krańce ziemi będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie Bożym. To jeżeli my mało mówimy o Królestwie Bożym, to coś nam umyka. To coś tu trzeba uzupełnić, żeby to było to głoszenie, które było głoszeniem przez Pana Jezusa dokonywanym. Albo kiedy zaczynają się dzieje apostolskie, tam na samym początku. Apostołowie pytają, Panie, czy w tym czasie przywrócisz? Pamiętamy?
Dzieje, pierwszy rozdział, to jest ten pierwszy dialog. Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Królestwo. A jak się kończą Dzieje Apostolskie, to jest przedostatnie zdanie, że Paweł, znowu znalazł się w areszcie, że Paweł głosił Ewangelię o Chrystusie i Królestwie Bożym. I Królestwie Bożym. Widzimy, Pan Jezus o Królestwie, Święty Paweł o Królestwie, Królestwo Boże, Królestwo Boże, Królestwo Boże. Jeśli nam umyka Królestwo Boże, to coś bardzo ważnego nam umyka. I dlatego dzisiejszy fragment jest absolutnie kluczowy, żeby zrozumieć, na czym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest myślenie, pragnienie i przeżywanie Królestwa Bożego. Teraz tak, w tej wstępnej modlitwie usłyszeliśmy troszkę o jednym aspekcie Królestwa Bożego, mianowicie o takim Królestwie Bożym, które przyjdzie no, na końcu czasów. Pewnie jak już wszyscy pożegnamy się z tą ziemią. O takim aspekcie, prawda, że czekamy, aż, albo pragniemy, aż się wszystko spełni w Królestwie Bożym i rzeczywiście o takim Królestwie mówimy w momencie Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje, no, albo Pan Jezus mówi, aż się spełni w Królestwie. I chociaż to oblicze Królestwa jest ważne, ono nie jest jedyne. Nie jest jedyne. Mówi też Pan Jezus, że Królestwo Boże gdzie jest? Pośród was. Królestwo Boże w was jest. To znaczy, że tu jest Królestwo. Tu, o, tu. A jak ktoś się gdzieś udaje, to granice Królestwa się poszerzają. A to się jedzie na misję daleko, to granice Królestwa się powiększyły. Królestwo Boże w was jest. To są dwa aspekty. Tak się czasami mówi. Już i jeszcze nie. O wielu rzeczywistościach tak się mówi. Już i jeszcze nie. Że Królestwo Boże już jest w was, jego granice idą razem z nami, no ale jeszcze nie całkiem, bo przyjdź Królestwo Twoje. O, to dopiero nam uświadamia rolę i wagę tej przypowieści. Królestwo Boże podobne jest do sieci. I to, co jakiemuś przybyszowi, powiedzmy, właśnie z owej Korei Północnej, ateiście, mogłoby się wydawać trywialne, apostołom nie wydawało się trywialne. Mi się wydawało to tak istotne, że każdy chrześcijanin musi to znać. Bo Ewangelie to jest kompendium słowa o Panu Jezusie. To, co każdy musiał znać, żeby zostać chrześcijaninem. Królestwo Boże podobne jest do sieci. I to do sieci zagarniającej ryby. Ryby wszelkiego rodzaju. Królestwo Boże w tym aspekcie, że w nas jest. Królestwo Boże w was jest. Królestwo Boże, które jest w nas, to nie jest stan, w którym jesteśmy. Tylko to jest misja. Misja zagarniania ryb. Odtąd ludzi łowić będziesz, mówi Pan Jezus Szymonowi, świętemu Piotrowi. Królestwo Boże polega na misji, jeżeli... I to misji łowienia ludzi. Dlaczego? Bo czasami tak się od razu przeskakuje do misji jakiejś utylitarnej, żeby różne pożyteczne rzeczy wykonywać. Pożyteczne rzeczy, jak wiadomo, są pożyteczne. Nie wiem, edukacja, służba zdrowia, no różne rzeczy są pożyteczne. Ale one są wnioskiem z chrześcijaństwa. One troszkę przypominają procent z konta bankowego. Jak ktoś ma dużo pieniędzy na koncie, niektórzy nawet żyją z tych procentów, prawda? No ale jak na koncie jest zero, to jakie będą procenty? Też zero. Dlatego to nie jest tak, że możemy zapomnieć o wierze, a zacząć mówić o tych utylitarnych konsekwencjach, różnych rzeczach do wykonania, takich społecznych, politycznych, gospodarczych. Te rzeczy są bardzo pożyteczne i piękne, ale jak zapomnimy o wierze, to próbujemy wypłacać z konta, na którym nic nie ma. To dlatego akurat w przypowieściach o Królestwie
Bo są też inne przypowieści o różnych bardzo pożytecznych dziełach, jak przypowieść o dobrym Samarytaninie. Jest jedno i drugie. Ale tu akurat mamy o Królestwie Bożym, które przypomina sieci i to zagarniające ryby. Bycie chrześcijaninem, a już szczególnie takim świadomym chrześcijaninem, szczególnie takim chrześcijaninem we wspólnocie, oznacza mieć pasję do łowienia ryb. Odtąd ludzi łowić będziesz. Pasję. Dlatego to, co widzimy we wspólnocie Dom Boży, taką właśnie pasję, ostatnio przybrała oblicze kursów alfa. Kurs alfa tu, kurs alfa tam, kurs alfa w jednej miejscowości, kurs alfa w drugiej miejscowości. No to jest łowienie ryb. To jest wprowadzenie w życie tej zasady, że Królestwo Boże podobne jest do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. I nagle widzimy, że ta przypowieść ona tylko przybyszowi z obcej planety kulturowej może się wydać trywialna. Dlaczego ona się nie wydała trywialna Mateuszowi? Bo on przez 10, 20, 30 lat potem brał w tym udział. On to robił. To się stało treścią jego życia. Dlatego jemu się to nie wydało trywialne. Jemu się wydało, że my robimy to, co Pan Jezus proroczo w przypowieści zapowiedział. Więc zapowiedział, a my to teraz robimy. I to się dzieje. I to wychodzi. To rzeczywiście można wprowadzić w życie. Staliśmy wysłani mocą Ducha Świętego i zagarniamy ryby do sieci. Ryby wszelkiego rodzaju. Dlaczego to jest ważne? Ryby wszelkiego rodzaju. I co tutaj ma ten Samuel wspomniany na początku do powiedzenia? Otóż ostatnio czytałem sobie, przeczytałem na nowo księgę sędziów. Wszystko zaczęło się od Samsona, tego, co rozerwał lwa. I oślą szczęką pobił ilość tam Filistynów, więc księgę sędziów. Odnowiłem sobie księgę sędziów, a po księdze sędziów księgę Rut, a po księdze Rut, bo tak szło po kolei, doszedłem do Samuela i trafiłem, i to zupełnie ostatnio, na fragment, który nawet po tylu latach czytania Pisma Świętego znowu wydał mi się jakby szokujący. Samuel namaścił na króla Saula. I Saul otrzymał misję od proroka: idź walczyć z Amalekitami. Dlaczego? No bo Amalekici, kiedy wychodziliśmy z Egiptu, to oni stanęli nam na drodze i nam szkodzili, to teraz idź i ich zgładź z powierzchni ziemi. Wśród tych Amalekitów był jeszcze jeden lud, teraz już zapomniałem jego imię, także, który akurat pomagał przy wyjściu z Egiptu, więc Saul powiedział najpierw, to wy odejdźcie od tych Amalekitów, bo wyście nam pomagali ileś tam wieków wcześniej, a Amalekici nam nie pomagali, to my ich teraz zgładzimy z powierzchni ziemi. A ponieważ Saul nie wykonał tak całkiem dokładnie tego polecenia, jakieś tam owieczki, krowy zostawił przy życiu, to Samuel go za to zgromił, że nie wykonał polecenia zagłady. No to nawet teraz, jak to czytałem, wydało mi się szokujące. I gdyby tą opowieść o Samuelu właśnie zrobić z nią to, wyizolować, wyabstrahować, umieścić o tu, bez początku i bez końca, to jest szokująca. Ale ona nie jest tu. Ona jest tu. I ona ma dalszy ciąg. I Pismo Święte jest historią. I kiedy pytamy się, dlaczego taka szokująca historia się znalazła w Starym Testamencie, to odpowiedź znajdziemy w Nowym Testamencie. Bo Pismo Święte jest historią opowiadaną. No właśnie, bo historia, ktoś może opowiadać historię pół godziny, idziemy do kina, historię mamy przez 2 godziny, a tu mamy historię, która trwa 1000 lat. Ale Pan Bóg ma czas. I opowiada dalej
historię. Ta historia jest bardzo długa. I tak jak w kinie, no nie wychodzimy po 10 minutach, a co to za scenę, ja nie rozumiem, wychodzę. No nie, spodziewamy się, że po 10 minucie będzie 20, gdzie się wyjaśni, dlaczego ta w 10 minucie była taka. Podobnie w Piśmie Świętym spodziewamy się, że jeżeli Pan Bóg taką szokującą historię opowiedział w Księdze Samuela, to pewnie po to, żeby w tej 20 minucie filmu, czyli po 1000 latach, dopowiedzieć kolejną scenę, która to wyjaśni. I tak się właśnie stało, że ci, którzy stają się uczniami królestwa, tak jak my, są podobni do ojca rodziny, tam jest ojkodespota, czyli taki domowładca. Takie tam jest słowo po grecku, co pewnie ma znaczyć ojciec rodziny, ale gdzieś tam chyba ktoś miał w tłumaczeniu troszkę inaczej, jakiś taki gospodarz domu. Bo dosłownie jest domowładca, o, domowładca, czyli no, gospodarz, ojciec, ten, który wszystkim zarządza. I to jest ważne, bo uczeń królestwa, który głosi Ewangelię, czuje się jak ten, który zaprasza do udziału w rodzinie. Tylko mówimy bracia i siostry w kościele, że ten, kto jest ochrzczony, kto przyjął wiarę, staje się bratem i siostrą. I podobny jest do ojca rodziny, który ze skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe. Coś trzeba wydobyć z tego skarbca szokującej historii Samuela i króla Saula, która miała miejsce 1000 lat wcześniej. Coś trzeba wydobyć. Na przykład zachowywanie wdzięczności wobec tych, którzy pomogli nam, kiedy wyszliśmy z Egiptu. I to była stary, dobry zwyczaj czytania Pisma Świętego w kościele starożytnym, że te wszystkie sceny odnoszono do chrześcijan. Jak Izraelici wyszli z Egiptu, tak my wyszliśmy z niewoli grzechu. Jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, tak my przeszliśmy przez chrzest. Jak oni przeszli przez pustynię, tak my przechodzimy przez próby życiowe. Jak oni dochowali wdzięczności tym, którzy pomogli im w czasie tej wychodzenia z Egiptu, tak i my mamy dochować wdzięczności. A co z tymi Amalekitami? A co z tymi, którzy nam nie pomagają i są wrogami? Co z nimi? W 10 minucie tego filmu, którym jest Biblia, i który obejmuje całą historię świata od stworzenia do zakończenia dziejów, w 10 minucie oglądamy taką scenę. Jak Amalekici nam nie pomogli, to co? Tak, trzeba skrócić o głowę. To jest 10 minuta. A przychodzi w 20 minucie Pan Jezus i mówi, nie, nie. W Królestwie Bożym, do którego wy jesteście zaproszeni, będzie inaczej. Mianowicie do Królestwa Bożego zagarnia się ryby wszelkiego rodzaju. Wszelkiego rodzaju. Amalekitów też. Kiedy widzimy Amalekitę, właśnie, co się dzieje? Czasami się, tak się to mówi, czasami przysłowiowo, że komuś się nóż w kieszeni otwiera. To chyba ma dotyczyć tych sprężynowych noży, które można otworzyć, prawda, że nóż mi się w kieszeni otwiera. Sprężynowiec. Coś ma się otwierać w kieszeni uczniowi królestwa, kiedy widzi Amalekitę, ale chyba nie nóż. Co ma mu się otwierać? Księga Ewangelii, którą zawsze ze sobą nosi. To mu się otwiera w kieszeni. Może mniejszy format. Kiedy widzi Amalekitę, ponieważ w królestwie jest inaczej, że sieć zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. I kiedy Mateusz to już spisywał, to musiało minąć ze 20-30 lat już doświadczenia ewangelizacyjnego, to mieli doświadczenie, że tak się dzieje. To nie są teorie. Ten strażnik, który trzymał Pawła w więzieniu,
Kiedy z Pawła opadły kajdany, to co Paweł zrobił? Ha, Amalekita trzymał mnie w więzieniu. Bóg mnie uwolnił. To co? Poderżnąć Amalekicie gardło. Nie, nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. I mamy dla ciebie dobry dar. Widzimy? Tego, który w więzieniu otrzymał. Zagarnął do sieci. I ta logika, ona się przewija przez całe Dzieje Apostolskie, ona się powinna przewijać przez całe chrześcijaństwo. Że kiedy chrześcijanin widzi Amalekitę, to widzi kandydata na brata. Na tym to polega. Widzi kandydata na brata. Widzi kandydata do nawrócenia. To oczywiście jest trudne i dlatego do tego jest potrzebna moc Ducha Świętego i dlatego wprowadzili to w życie apostołowie dopiero, kiedy w Wieczerniku stąpił na nich Duch Święty, ale do tego jesteśmy wezwani. Zobaczmy, jak często w nas się odzywa ten duch, właśnie, duch Saula. Duch Saula, takiego duch postrzegania człowieka jako wroga, jakby trudno nam odróżnić jego ideę, jego plany, które no, mogą być grzeszne, negatywne, destruktywne, ale że jakby tego nosiciela idei czy planów wrogich Kościołowi, wrogich chrześcijaństwu nie umiemy odróżnić od tych idei. Jakoś nam się tak to zlewa w jedno. Te idee są tożsame z tym człowiekiem. A o czym Pan Jezus dzisiaj mówi w tej przypowieści? Nie. Jego trzeba zagarnąć do sieci, żeby on się stał jednym z nas. Na tym polega właśnie to, co widzieliśmy w więzieniu. Paweł w więzieniu zagarnął strażnika do sieci. Na tym polega wielkie zwycięstwo chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo zwyciężyło w Cesarstwie Rzymskim. Pierwszy wiek, drugi wiek, trzeci wiek ciągle rosło. A jak rosło? Rosło w państwie, które było wobec chrześcijan wrogie. A dlaczego rosło? Bo zagarniało do sieci wrogów. I ci wrogowie stawali się jednymi z nas. To jest taktyka chrześcijańska. Przykład współczesnych Chin. Państwo chińskie jest zdecydowanie wrogie chrześcijaństwu, a chrześcijaństwo rośnie. Rośnie. Dlaczego? Bo mamy tam dziesiątki milionów, może 100 milionów ludzi, którzy myślą, jakby tych, którzy nas nie chcą, przemienić w nas, naszych braci i siostry. Święty Augustyn pisał o tym mniej więcej w 415 roku, czy 420. Pisał tak, są tacy, którzy mówią, nie chcemy być waszymi braćmi. To była jest homilia Augustyna z katedry w Hipponie. Są tacy w tych miastach, wioskach, gdzie ci słuchacze mieszkali, są tacy, którzy mówią, nie chcemy być waszymi braćmi i nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. Jak Augustyn uczył i co im powiedzcie? Ale my chcemy, żebyście wy byli naszymi braćmi. On mówił, a my nie chcemy. Ale my chcemy. A my chcemy mieć z wami nic wspólnego. Ale my chcemy mieć z wami coś wspólnego, mianowicie wiarę. To są Dzieje Apostolskie, to jest trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa, to jest święty Augustyn w Afryce Północnej. To właśnie znaczą słowa nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Te słowa też, jeżeli one są wyabstrahowane i trafią jako cytat nie wiadomo skąd na komórkę, to możemy pomylić zupełnie ich znaczenie. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, to wcale nie oznacza, żeby być obojętnym na poglądy. A różne ludzie mają poglądy, musimy nawzajem chyba uznawać, że każdy ma swoje prawo, to my się na ten temat nie wypowiadamy. Będzie piękna harmonia poglądów takich, siakich i owakich. Nie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, to nie jest przykazanie dotyczące poglądów, idei, nurtów i prądów, i ideologii, i działań. To jest przykazanie dotyczące ludzi. Ludzi. Nie sądźcie ludzi, którzy mają poglądy, które słusznie osądzacie jako złe i destruktywne.
poglądy mamy oceniać. Nie sądźcie ludzi, abyście nie byli sądzeni. Natomiast złe poglądy, plan osądzajcie i walczcie z nimi. Walczcie. No właśnie, ktoś może powiedzieć, a Saul też walczył z Amalekitami. Walczył, ale walczył za pomocą czego? Miecza. Ponieważ święty Paweł w swojej retoryce tak raz, drugi, trzeci i czwarty tak najpierw powiedział o tym mieczu i walce, a zaraz potem mu się przypominało, że Pan Jezus mówił takie przypowieści. I co robił święty Paweł? Zaraz to tak szlifował i mówił, pewnie, że walczymy mieczem, ale naszym mieczem jest słowo. Teraz tak, jak słyszymy, że naszym mieczem jest słowo, to może mamy przed oczami siebie samych schylonych nad księgą Biblii. Może tak być. Ale jeżeli naszym mieczem jest słowo, to ma też znaczyć nasze słowo wypowiadane wobec innych ludzi. Mówimy, to jest nasza walka. Walką jest słowo. Kiedy w Apokalipsie się jawi Pan Jezus zwycięski, jest taki, bo może troszkę dziwny obraz, ale jest, że Pan Jezus zwycięski wódz na koniu, w białym koniu jedzie i z ust mu wychodzi co? Miecz, bo to jest jego słowo. Pan Jezus ma miecz. Także zarówno miecz słowa w tym sensie, że czytamy Biblię, ale też miecz słowa w tym sensie, że my występujemy mówiąc i przystępujemy do walki. I to, co jest grzeszne, destruktywne, demoralizujące, obraźliwe, nazywamy po imieniu. I z tym walczymy za pomocą słowa i świadectwa. To znaczy, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I ryby wszelkiego rodzaju. Kiedy widzimy Amalekitę, to w kieszeni otwiera się mały, małoformatowy egzemplarz Pisma Świętego, a nie nóż. Myślę, że a gdyby ten Amalekita był jednym z nas. Tak robił ojciec Kolbe. Ojciec Kolbe żył w czasach, kiedy się dużo podróżowało pociągiem. Nie było samochodów osobowych, autobusów prawie nie było, więc podróżowało się pociągiem osobowym, a wtedy w pociągach osobowych nie było takich przedziałów z tymi takimi rzędami krzeseł, jak w szkole, nie przymierzając, tylko były przedziały. 6 osób, a w drugiej klasie 8 osób. I ojciec Kolbe bardzo dużo jeździł. I w swoich dziennikach zapisał raz, drugi, trzeci, jak był szczęśliwy, kiedy na początku podróży z Wilna do Krakowa albo z Lwowa do Torunia odkrywał, że w przedziale ma bezbożnika, masona, ateistę. Dlaczego odkrywał to z lubością? Bo ten jegomość ma bilet na to miejsce i nie wyjdzie stamtąd, a pociąg jedzie 3 godziny 40 minut. I będzie można, co będzie można mówić? Będzie można mówić. Będzie można mieczem słowa. No nie obrażać oczywiście, tylko co? Podjąć ewangelizacyjną rozmowę. I kilka takich rozmów zrelacjonował z przedstawicielami różnych innych poglądów, których przed wojną nie brakowało. To nie jest tak, że tylko dzisiaj mamy taką konfuzję światopoglądową. Przed wojną było równie dynamicznie i barwnie. I z lubością to mówię, a i mamy tutaj masona w przedziale. I miał sukcesy. Miał sukcesy, ponieważ rzeczywiście głosił dobrą nowinę. Czyli po 3 godzinach, 40 minutach mason, nie każdy, ale niektórzy dochodzili do wniosku, że lepiej być chrześcijaninem niż masonem. Na tym to polegało. Sieć zarzucona w morze i zagarniająca ryby wszelkiego rodzaju. Tam po grecku jest słowo synagogein, zagarniającej. Synagogein, nam się to kojarzy z takim rzeczownikiem? Synagoga. I słusznie nam się kojarzy, bo ma się kojarzyć. Dlatego to słowo jest użyte. Synagogein to znaczy, o, to jest jeszcze
Jeszcze nie ma Kościoła, to jest dopiero Ewangelia. Pan Jezus dopiero przez wysłanie Ducha Świętego. Po wioskach są synagogi, w Kafarnaum jest synagogi, wszędzie są synagogi. Więc synagogę im to znaczy gromadzić w miejscu modlitwy. Synagogein, czyli gromadzić w synagodze. O, ryby wszelkiego rodzaju. Owszem, jest i taka akcja, że następuje rozdzielenie ryb dobrych od złych. Ale do kogo należy to dzieło? Do aniołów. To nie należy do nas. To należy do aniołów. To nie jest nasza rola. Widzimy, tak jak mieliśmy poprawkę na słowo nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, tak samo tu jest druga poprawka. Jest sąd Boży, ale sąd Boży jest sądem Bożym, a my nie jesteśmy Bogiem. My zagarniamy ludzi, a sąd Boży należy do Boga. Święty Paweł to pisze, pisze do Rzymian, pomsta należy do Boga. Ponieważ święty Paweł miał taki wojowniczy charakter, więc tak pisze, że pomsta należy do Boga, ale jako wojownik, no bo miał taki charakter bardzo dynamiczny, to mówi, a ty zgromadź na głowę przeciwnika węgle żarzące. Ale co to są za węgle? Dobro. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I to są te węgle żarzące. Strażnik w więzieniu nie mógł wytrzymać, że więźniowie odpłacili mu dobrem. To paliło mu umysł. Jak to możliwe? Ja ich trzymałem w więzieniu, a oni mi głoszą dobrą nowinę. Wcale nie uciekli. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Widzimy, ta przypowieść wyizolowana, czasami się tak robi, takie traktaty się pisze. To myśl teologiczna w przypowieści, w perykopie, modne słowo perykopa. Myśl teologiczna w perykopie takiej to a takiej. No ale to się robi drętwe. To się robi jakieś teoretyczne. To się robi jakieś zaliczenie na stopień, na koniec semestru. A tu w Ewangelii nie znalazło się po to, żeby robić zaliczenie na stopień, które było instrukcją. Instrukcją dla kogo? Dla każdego, kto staje się uczniem Królestwa. Uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa. I apostołowie to robili. I to zaczęło wychodzić. Zaczęło działać. Zaczęło funkcjonować. Coś, co wydawało się trywialne jako nauka mędrca o rybach, stało się sposobem funkcjonowania pierwotnego Kościoła, Piotra, Pawła i innych apostołów. I ma się stać też sposobem funkcjonowania nas. Myślę, że to będzie coraz bardziej ważne, bo jak widzimy takie różne światopoglądowe polemiki jakby rosną, tak ich temperatura rośnie. Wybory się zbliżają, a potem będą drugie, a potem trzecie, a potem będzie przed wyborami, będzie zaraz po wyborach. Także to nie ustanie. Takie światopoglądowe właśnie walki, właśnie spory będą narastać. I jak się w tym zachować jako uczniowie Królestwa? W Amalekicie widzieć kandydata na chrześcijanina. To znaczy, żeby wybierać ze skarbca rzeczy stare i nowe. Nie chodzi o to, żeby Amalekitom mówić, że a wszystko jedno. A niech każdy sobie myśli, co mu się podoba, niech każdy robi, co mu się podoba. Nie. Poglądy osądzamy i wchodzimy z nimi w debatę. Ale tego, który jest nośnikiem tych poglądów, traktujemy jako kandydata na brata. To jest od apostołów, przez najlepsze wieki chrześcijaństwa, przez najlepsze wzorce, przez ojca Kolbe, który zakasywał rękawy w pociągu w przedziale, bo wiedział, że mu nie umknie przez 3 godziny i 40 minut ten jego współtowarzysz podróży. To na tym polega życie w Królestwie. I kiedy apostołowie pytali, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela,
Co im powiedział Pan Jezus? Nie wasza to sprawa, ale oczekujcie na obietnicę Ojca, bo Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I tę przypowieść też im przypomniał. Też im przypomniał. Ja wam to mówiłem przecież. Że idziecie jako rybacy ludzi, że zarzucacie sieci i łowicie wszystkich, nie osądzacie ludzi, tylko osądzacie, Słowo Boże rozdziela, tak? Ducha i duszę i aż do szpiku kości. I to jak najbardziej. Rozsądzacie i nazywacie po imieniu, ale ludzi nie. Bo skąd wiesz, czy Amalekita nie będzie lepszym chrześcijaninem niż ty? Może być lepszym. Szaweł okazał się bardzo dobrym chrześcijaninem. Szaweł też nie z teorii na zaliczenie na stopień dowiedział się, że tak funkcjonuje królestwo. Szaweł to przeżył na własnej skórze. To on był gorszy jak Amalekita. I co z nim zrobili? Jakie było pierwsze słowo, które usłyszał Szaweł od chrześcijanina? Szawle bracie. Powinno być co? Szawle, ty łotrze. Szawle bracie. Bo Ananiasz miał jakąś taką udzieloną przez Ducha Świętego nadzieję, że on już jest w nadziei bratem. I ta nadzieja się spełniła. Szawle bracie. To właśnie znaczy ta przypowieść, która jak widać koniecznie musi być w tym miejscu Pisma Świętego. Musi być wcześniej i Saula, i Samuela, i Amalekitów. I musi mieć później Dzieje Apostolskie. I musi mieć tych 12 apostołów, którzy siedzą na trawie. Pan Jezus takie rzeczy im opowiada i tak sobie myślą, o czym on mówi? Jakie ryby? Co to ma być? No, może, nie wiem, do Jerozolimy powiedzą o rybach. Nie. Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Przypomniał, wprowadzili to w życie i zostało się historią chrześcijaństwa i w ten sposób Kościół, taki jak my, staje się podobny do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe.